Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przygotujemy szybką i smaczną przekąskę, chleb bananowy. Chleb bananowy jadłem, nawet pamiętam kiedy jadłem pierwszy bochenek, a dokładnie parę kromek. Spałem w takim podrzędnym hostelu w Nowym Jorku i właśnie miałem w zestawie do pokoju parę kromek chleba bananowego. Wtedy pamiętam, zastanawiałem się, kurczę, jak może być chleb bananowy, o co w tym chodzi? A jednak chleb bananowy jest bardzo smaczny. Dzisiaj przygotujemy taką inną wersję, zazwyczaj robiłem z mąką pszenną, z jajkiem, z cukrem. Tutaj nie będzie ani mąki pszennej, ani cukru, ani jajka. Zaczynamy od głównego składnika, czyli mamy mąkę orkiszową, do tego będzie sól himalajska, troszeczkę sody oczyszczonej, cynamonu, klasycznie oczywiście banany muszą być, tego nie ominiemy. Do tego zamiast cukru użyjemy sobie syropu klonowego, troszeczkę oliwy i mleko roślinne i żeby było coś w środku, jeszcze dodamy troszeczkę orzechów włoskich. Dzielimy składniki na dwie grupy, suche. Tutaj mamy 250 g mąki orkiszowej, do tego łyżeczka sody, łyżeczka soli himalajskiej i pół łyżeczki cynamonu cejnońskiego. Mieszamy wszystko razem. Suche składniki wymieszane, teraz zabierzemy się za banany. Można to robić widelcem, jeżeli nie macie ubijaczki do ziemniaków. Można też to robić w jakimś blenderze, ale szkoda brudzić. Banany mamy już rozgniecione. Tutaj do tego dodam 60 ml oliwy extra virgin. 125 ml, czyli pół takiej małej butelki syropu klonowego. I 70 ml mleka roślinnego. Ja użyłem akurat ryżowe. Ryżowe i jaglane to są dwa moje ulubione mleka. Zazwyczaj używam jedno z dwóch. Ok. Mieszamy mokre składniki. Jestem ciekawy, jak nam wyjdzie, kurczę. Zazwyczaj robiłem pszenny. Do tego było jeszcze dwa jajka, albo trzy nawet często. A tutaj nie ma tych jajek. Ok, to mamy wymieszane i teraz następny krok, mieszamy składniki suche z mokrymi i mieszamy, ciasto już jest prawie gotowe, piekarnik nam się grzeje, 180 stopni, ciasto będziemy piec koło godzinki, tutaj jest taki ważny przyrząd jeszcze, taka do szaszłyków możecie użyć też patyczków takich do jedzenia, pałeczek, żeby sprawdzić, czy ciasto jest już dobre w środku. Tu mam jeszcze garść orzechów włoskich, ale jeżeli macie inne swoje ulubione, możecie ich użyć. Delikatnie je tak w rękach rozupiemy na mniejsze kawałki i ciasto na chleb gotowe. Jeszcze wymieszam raz. Mam taką silikonową foremkę, można, ja ją nie wiem, niektórzy twierdzą, że nie ma potrzeby smarować, ja zawsze daję taką cienką warstwę oleju kokosowego na wszelki wypadek, ale podobno nie trzeba. Wezmę troszeczkę oleju kokosowego, wsadzam taki pędzelek do środka i delikatnie rozsmarujemy sobie po foremce. Naprawdę to jest taka mała łyżeczka oleju, wystarczy. I nakładamy ciasto. Foremka pełna. Wsadzamy teraz do piekarnika na około godzinę, 180 stopni i zobaczymy, co nam wyjdzie. Godzinka pieczenia za nami, zobaczymy, co nam wyszło. Kurczę, urósł. Ale wyrośnięty, ładny chleb. Buź, ok, zobaczymy jak tam. Wygląda na suchy, także podejrzewam, że chleb jest w porządku. Może odkroję taki boczny kawałeczek na wszelki wypadek.
Najlepiej tego nie robić na gorąco, jednak na potrzeby programu nie chcemy czekać do jutra i zobaczymy, co nam wyszło. A dla Was mam takie małe rozdanie. Piszcie w komentarzach, bardzo Was proszę, z czym najbardziej lubicie chleb bananowy. Czeka na Was nagroda. Na koniec powiem, co będzie dla zwycięzcy. Wygląda na gotowy. Zapowiada się bardzo ciekawie. Ok, jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, wtedy będą Wam się wyświetlać nasze kolejne filmiki, a najlepiej to subskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Zapomniałem o nagrodzie, ja lubię bardzo chleb bananowy z naszą pastą orzechową i taka pasta będzie właśnie dla zwycięzcy. Także komentujcie, piszcie z czym najbardziej lubicie chleb bananowy i wybiorę jedną osobę, która otrzyma słoik naszej pasty orzechowej. Dzięki, że oglądaliście do końca, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!